Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Art Naive Festival. Sztuka naiwna jest sztuką, która zawsze łączy, nigdy nie dzieli. Industriada. Eco Song. Festyn plenerowy w Parku Bogucickim. Rozkoszuj się jeszcze raz! I Love Rayleigh. Polska-Holandia. Finał akcji Szczypiorniak na Orlikach. Trochę nam zniesło, ale w końcu wygrałyśmy. Mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej. Prace ponad 300 twórców z kilkudziesięciu krajów, m.in. z Hiszpanii, Francji, Włoch, Finlandii, Wenezueli czy nawet Australii, można podziwiać w galerii Szyb Wilson z okazji kolejnej odsłony Art Naive Festiwalu. Sztuka naiwna jest sztuką, która zawsze łączy, nigdy nie dzieli. To sztuka, która koi ducha, raduje serce, jest zrozumiała dla młodych i dla starszych, dla różnych środowisk. To święto jest tym bardziej dla mnie radosne, że odwiedziło nas mnóstwo gości z całego świata. Ogromna różnorodność, barwność. Tym razem motywem przewodnim jest Hiszpania. I właśnie w nawiązaniu do kultury tego kraju odbędą się liczne tematyczne wydarzenia towarzyszące. Hiszpania jest niezwykle ciekawa kulturowo i zafascynowało mnie to, że w ogóle Hiszpanów ciężko ruszyć z tej Hiszpanii. I postanowiłam tutaj pokazać, że jednak przyjadą do nas i artyści hiszpańscy, ich prace i kuchnia hiszpańska. To również warsztaty flamenco, warsztaty języka hiszpańskiego dla najmłodszych, to kino hiszpańskie. Impreza potrwa do 19 sierpnia. Święto Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriada, to najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami przemysłu i historii. Kolejna edycja przedsięwzięcia miała miejsce w sobotę 11 czerwca. Wydarzenia odbywały się w różnych miejscach na Śląsku, a propozycji były setki. W Katowicach warto było odwiedzić m.in. osiedle Nikiszowiec. Mamy 5 gier terenowych, więc zapraszamy na zwiedzanie całego Nikiszowca. W toku tych gier mamy zadania do wykonania, które są ukryte w uliczkach, w podwórkach, na placach, na skwerze Cilmanów, na skwerze Grupy Janowskiej. Także trzeba wziąć udział w tej grze. Można już bez zapisu po prostu podejść do odpowiedniego stanowiska, pobrać materiały. Są dodatkowe atrakcje typu właśnie plener Grupy Janowskiej, plener dziecięcy, prace plastyczne prowadzone przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, no i cała bogata część w muzeum, którą organizuje właśnie Muzeum Historii Miasta Katowic. Organizatorzy szacują, że we wszystkich wydarzeniach w ramach Industriady wzięło udział około 90 tysięcy osób. 11 i 12 czerwca na Panewnickiej Kalwarii franciszkanie zorganizowali kolejny festiwal piosenki ekologicznej i religijnej Eco Song. Idea jest zawsze podobna. Staramy się poprzez piosenkę, ale nie tylko, właśnie przez zaangażowanie nadleśnictwa i przez szeroko pojętą edukację. Staramy się uwrażliwiać dzieci, młodzież, a także i dorosłych na potrzebę ochrony środowiska. Staramy się uwrażliwiać w trosce o czyste środowisko naturalne. Festiwal piosenki ekologicznej i religijnej Eco Song został zorganizowany już po raz 23. Trzeci i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń artystycznych w Katowicach. W zeszły weekend Bogucice obchodziły swoje święto. Katowicka dzielnica bawiła się przez 3 dni. Były animacje dla dzieci, bo teraz się pomału kończą. Naokoło są arboryści, to znaczy osoby, które pielęgnują i spinają się po drzewach. Jest taki tor spinaczkowy przygotowany specjalnie przez nich. Są oczywiście dmuchańce, jest wojsko, Rada Jednostki Pomocniczej, która jest organizatorem imprezy, zaraz będzie losowała nagrody dla wszystkich dzieci, które uczestniczyły w animacjach. No, generalnie cała tutaj część parku jest wypełniona mieszkańcami Bogucic i osiedla Gwiazdy. Gwiazdą wieczoru był Norbi, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. Już po raz 9 w centrum Katowic gościło rajdowe show I Love Rayleigh.
impreza łączy wyścigowe emocje z promocją bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W I Love Rally uczestniczą kierowcy rajdowi, którzy posiadają odpowiednie samochody zabezpieczone z klatkami i warunkami, które trzeba spełnić, będąc uczestnikiem Polskiego Związku Motorowego i imprez pod ich patronatem. 106, 1,6, 16. Jaki plan na dziś? Na dziś pojeździć, dobrze się bawić. Na kibiców czekało mnóstwo atrakcji, m.in. park maszyn czy pokazy ratownictwa. Polscy szczypiorniści pokonali w katowickim spotku Holandię 27-21 w pierwszym meczu play-off o prawo gry w finałach Mistrzostw Świata 2017 we Francji. Podopieczni trenera Dujszebajewa nie zagrali jednak dobrego spotkania, w którym byli zdecydowanym faworytem. Kibicy na pewno mecz mógł się podobać, bo były kilka zwrotów akcji, parad bramkarskich i ładnych bramek, natomiast z samego bliska nie wyglądało to zbyt dobrze. Graliśmy bardzo słabo, wręcz pasywnie, dramatycznie pasywnie, szczególnie w pierwszej połowie. No nie przystoi ta gra reprezentacji Polski, szczególnie w domu. Natomiast dobrze w szatni się troszeczkę przebudziliśmy i w drugiej połowie ta gra wyglądała ciut lepiej i to pozwoliło nam odskoczyć na kilka bramek. Rewanż z Holendrami już 15 czerwca w Sittard. 11 czerwca w Spodku miał miejsce finał 5. edycji akcji Szczypiorniak na Orlikach. Decydujące o medalach mecze rozegrano tuż przed spotkaniem Polska-Holandia w ramach play-off do Mistrzostw Świata 2017 we Francji. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt wywalczyła szkoła podstawowa nr 12 z Gniezna. Wygrałyśmy wszystkie mecze grupowe, potem stworzyłyśmy następną grupę, którą wygrałyśmy, no i tak dotarłyśmy do finału, w którym trochę nam zniesło, ale w końcu wygrałyśmy. Wśród chłopców zwyciężyli uczniowie szkoły podstawowej nr 66 z Bydgoszczy. Super uczucie, bardzo fajne, nie wiem jak to określić. Nie do opisania to jest uczucie. Wszystkie zespoły, które wystąpiły w turnieju finałowym, otrzymały pamiątkowe dyplomy i sportowe gadżety oraz miały okazję dopingować seniorską reprezentację. W weekend od 10 do 12 czerwca w Katowicach-Bogucicach odbyły się Mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej. Są to eliminacje do Mistrzostw Europy, które w tym roku odbędą się w Pradze. Jest to impreza, która ma na celu wprowadzenie nutki adrenaliny, rywalizacji do codziennej pracy arborystów, bo to, co tu widzimy za moimi plecami, to jest coś, co ci ludzie związani z tą imprezą wykonują na co dzień jako swoją pracę, czyli pielęgnację drzew. Pielęgnacja drzew to nie zawsze jest pielęgnacja w postaci piły spalinowej. Pielęgnacja drzew to są prace związane z zabezpieczaniem konarów, z zakładaniem różnych instalacji eliminujących szkodniki z drzewa, z zabezpieczaniem konarów przed rozłupaniem, natomiast nie zawsze jest to warkot piły i hałas odcinanych gałęzi. I idea tej imprezy to jest również taka, żeby pokazać ludziom pielęgnację drzew, czyli ideę pielęgnacji drzew, która pozwala żyć w otoczeniu drzew dużych, ale w sposób bezpieczny. Zwycięzcy mistrzostw reprezentować będą Polskę na Mistrzostwach Europy w Pradze. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W najbliższą sobotę w Strefie Kultury zagra Miłosz. 19 czerwca zapraszamy na bieg z psem do Parku Kościuszki. Tego samego dnia w Szopienicach wystartuje bieg imienia Janusza Sidły. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.